Marek Pyza ponownie z państwem. Czy Gdańsk chce do Niemiec? Trudne pytanie, pytanie prowokacyjne, podkreślam, ale pytanie jak najbardziej na miejscu i będziemy chcieli państwu również w czasie najbliższych minut udowodnić, że warto takie właśnie pytanie, jakie stawiamy na okładce i na najnowszego wydania tygodnika sieci, stawiać. W naszym studiu Marek Formela, wydawca Gazety Gdańskiej, prosto z Gdańska. Dziękuję, że znalazł pan czas, żeby do nas przyjechać. A w Gdańsku właśnie, poprzez połączenie na Skype'ie, Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Słyszymy się, widzimy się, witamy. Wszystko w porządku. W takim razie pierwsze pytanie do Gdańska pozwolę sobie zaadresować i to będzie to samo pytanie. Czy Gdańsk chce do Niemiec? Jak pan odbiera tę naszą publikację, wokół której taka burza się zrobiła w ostatnich dwóch dniach? No, odbieram, redaktorze, drodzy państwo, jako podsumowanie pewnych działań miasta Gdańska w przestrzeni ich lat. Wywołanie tej dyskusji, miałbym odpowiedzieć na to pytanie, odpowiedziałbym, Gdańsk nie chce do, że w sercach gdańszczan Polska jest bardzo ważna i powinniśmy dbać o polską historię i historię polskie, które w Gdańsku odgrywały bardzo ważną rolę, także w okresie wolnego miasta Gdańska, zdominowanego przecież przez żywioł niemiecki. Ja myślę, że mamy tutaj do czynienia z jednej strony być może z intencjonalnymi, niezdrowymi posunięciami władz miasta Gdańska, które państwo wspomnieli, ale w zasadniczej części mamy do czynienia z taką bardzo nieumiejętną polityką historyczną, polityką pamięci na pułapie samorządu. Przecież te rzeczy, które zostały punktowane w artykule, są prawdą. Natomiast w moim uznaniu i tak myślę, tak mi się wydaje, że Gdańsk nie chce do Niemiec. Gdańsk chce pozostać w Polsce i całe swoje też zawodowe życie w Instytucie Pamięci Narodowej, teraz w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poświęcamy temu, ja poświęcałem temu, aby o polskich historiach mówić. Gdańsk jest też przecież miejscem narodzin Solidarności, co warto podkreślać. Mamy wiele symboli, które należy podnosić w kwestiach memoratywnych i w polityce pamięci. To panie dyrektorze, ja od razu dopowiem, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ja też uważam, że Gdańsk nie chce do Niemiec, też uważam, że zdecydowana większość, a może nawet wszyscy gdańszczanie do tych Niemiec nie chcą, na czele z panią prezydent Dulkiewicz. Ale, bo zawsze jest jakieś ale mamy ileś działań samorządu gdańskiego, które każą jednak taką kwestię rozważać. Opisujemy je, ta fascynacja wolnym miastem gdańskim. I tu się zwracam do Marka Formeli, który zapewne też podzieli to, co przed chwilą było powiedziane. To skąd w takim razie ten sentyment do wolnego miasta Gdańska? Dlaczego elity gdańskie w ten sposób się zachowują? Pan doskonale zna to miasto i doskonale zna elity gdańskie. Raz protestowałem przeciwko temu, żeby o panu Grzelaku, o pani Dulkiewicz czy o panu Kowalczuku mówić elity. To są osoby, które sprawują władzę na podstawie decyzji demokratycznej, na podstawie wyborów, ale jeżeli ktoś sięga po rekwizyty historyczne, tak trudne do akceptacji w polskiej świadomości, w polskiej wrażliwości, jak rekwizyty związane z wolnym miastem Gdańsk, czyli małym epizodem historii tego pięknego miasta, epizodem, który łączy się w świadomości, przekonaniu Polaków wyłącznie z represją, z Wiktoria Szule, ze Stutthofem, z Piaśnicą, z prześladowaniami Polaków, to oznacza albo utratę świadomości, albo praktyczny cynizm polityczny. Otóż ja uważam, że to środowisko, o którym tak elegancko próbujemy powiedzieć elita, wykorzystuje ten element, sytuuje się w roli nowych Westerplatczyków i stara się przekonać obywateli polskich, że oto w Gdańsku jest eksklawa demokracji, i że Gdańsk jest nowym Westerplatte, a dookoła Gdańska znajduje się niedemokratyczny obszar zarządzany przez rząd, którego nie lubimy. No to jest cynizm wysokiej próby, ale on nie wytrzymuje w żaden sposób ani zderzenia z historią tego miasta, niezwykle bolesną, ani nie wytrzymuje też zderzenia z poczuciem tożsamości Polaków mieszkających w Gdańsku. Ja zwrócę uwagę tylko, nie wiem, czy dyrektor Nawrocki to zauważył, ale wczoraj podczas tej konferencji, po spotkaniu z panem posłem Smolińskim, pani Dulkiewicz powiedziała, że Westerplatte jest ważnym symbolem tożsamości dla Polek i Polaków, ale także dla gdańszczan.
Otóż z tego miałoby wynikać, że istnieją jakieś dwie sąsiadujące ze sobą zbiorowości, Polki, Polacy oraz gdańszczanie. Otóż to jest, to są właśnie elementy nadużycia i ten tekst, czy Gdańsce do Niemiec, pokazuje, jak niebezpieczne jest to polityka, jak łatwo ześliznąć się w rewiry, które są przez Polaków jednoznacznie oceniane. Jeszcze tylko dopowiem, że to pytanie, czy Gdańsk chce do Niemiec, pojawiło się na okładce tygodnika. Nasz artykuł ośmiostronicowy, obszerny, polecam jego lekturę, nosi tu wojna Gdańska z Polską, właśnie również z tego powodu, o którym pan przed momentem powiedział. Panie dyrektorze, zwracam się do Karola Nawrockiego w sprawie wolnego miasta Gdańska, tego odwoływania się przez władze gdańskie do tego tworu, tej kilkuletniej historii miasta. Jak pan to czyta, skąd to się bierze? I od razu drugie pytanie, czy gdańszczanom i również rządzącym Gdańskiem nie przydałaby się lepsza edukacja historyczna? O, z pewnością. Teraz mamy wsparcie, panie redaktorze, też właśnie w opinii publicznej, ale ja pamiętam czasy, w których tak naprawdę musieliśmy się bić o to, aby przypominać błogosławionego księdza Franciszka Rogaczewskiego, upominać się o świętej pamięci Annę Walentynowicz, czy walczyć o upamiętnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To są postacie tak zasadnicze dla historii Gdańska i to dla polskiej historii Gdańska. Nie widziałem takiej woli ze strony władz miasta Gdańska, żeby upamiętniać też żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Przecież sytuacja, w której major Łupaszka i Danuta Siedzikówna Inka giną tutaj w Gdańsku i są takim symbolem, też ich krew wsiąka w gdańską ziemię i są piękną opowieścią o polskiej historii Gdańska. No te tematy niestety nie były podnoszone i w tym zakresie oczywiście mam pretensje do poprzednich i do obecnych władz miasta Gdańska. Takie podkreślanie autonomii Gdańska wobec Polski, opisywanie historii, rozczulanie się, pewien sentyment nad historiami tak małego, karykaturalnego państewka, mocno antypolskiego, jakim było wolne miasto Gdańsk, jest bezzasadne. Oczywiście sytuacja w Gdańsku i sam Gdańsk jest miastem wielu kultur, przestrzeni wieków. Ten duch od wieku XVI przez XVII, poprzez kolejne wieki był oczywisty i pozostaje do dzisiaj oczywisty. Natomiast my jesteśmy, panie redaktorze, drodzy państwo, polskimi urzędnikami w polskim mieście. Ja nie rozumiem, czemu tak ciężko bić się, powiem kolokwialnie, o te polskie historie. Szukam gdzieś motywów, nie potrafię ich ocenić i oszacować. Marek Formela, chciałbym słowo. Nie zakładam, że zarządzający Gdańskiem politycy Platformy Obywatelskiej nie znają historii. Oni po prostu świadomie pomijają fragmenty, które są nieadekwatne do bieżących potrzeb politycznych. Jakie są te potrzeby polityczne w takim razie? Potrzebą polityczną Platformy Obywatelskiej jest zbudowanie głębokiego przekonania, że depozytariuszem mitu wolności i mitu solidarności i mitu tolerancji jest wyłącznie to środowisko. Zresztą świetnie mówi o tym w waszym tekście. Przepraszam, że tak na wprost chwalę, ale mówi o tym bardzo, bardzo dokładnie i starannie. Proszę się nie krępować. No ależ też się nie krępuję. Mówi o tym profesor Czaudernask, zwracając uwagę, że jest to spekulacyjne zapożyczenie słowa wolność wywodzącego się ze zdarzeń z roku 70-80, nie w kontekście walki o wówczas o demokrację, tylko w kontekście obecnej walki o zmianę rządu w Polsce. Historia wolnego miasta Gdańska jest dla Polaków historią trudną. W roku 1919 delegat rządu polskiego pan Mieczysław Jałowiecki wykupił fragment Westerplatte z towarzystwa kąpielowego Weichsel. I dzięki temu Liga Narodów mogła w latach 24-25 podejmować decyzję o wyrażeniu zgody na utworzenie tam wojskowej składnicy tranzytowej. I w roku 26, 18 stycznia na pokładzie ORP Mewa 22 żołnierzy dowodzonych przez porucznika Stefana Koniecznego, notabene ulicy
tego pierwszego dowódcy składnicy na Westerplatte do tej pory w Gdańsku nie ma, jeśli już mówimy o polityce historycznej. Są różni inni obywatele pochodzenia niemieckiego, nie ma natomiast porucznika Stefana Koniecznego. I w 1919-20 były olbrzymie rozruchy na ulicach Gdańska miejscowej ludności, która walczyła przeciwko włączeniu traktatem wersalskim Gdańska do Polski. Więc Westerplatte było częścią Polski w Gdańsku, a nie Gdańsk był wtedy częścią Polski. Małe przypomnienie, mała lekcja historyczna ze strony Marka Formeli, który wspomniał również o roku 70. Do niego też się odwoływała, będąc przed chyba dwoma tygodniami w Sejmie na Komisji Kultury, pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz, krytykując pomysł przejęcia Westerplatte w całości przez rząd. Posłuchajmy, co wówczas mówiła pani prezydent. I kiedy myślę o graniu kartą niemiecką, co niestety bardzo często się zdarza. Rozmawiałam także o tym w zeszłym tygodniu z panem premierem Morawieckim. Dzisiaj ponad 250 naukowców podpisało list, petycja, która wisi w internecie, podpisana przez kilka tysięcy Polek i Polaków. Kiedy dzisiaj państwo straszycie niemieckością Gdańska, a dzieje się to nieustająco, to jest po prostu nie fair. To jest po prostu nie fair, bo jest to budzenie lęków, co do których nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości. Ja powiem o jednym tylko bardzo smutnym fakcie. To kiedy młodych chłopaków, którzy służyli w milicji obywatelskiej, w Ludowym Wojsku Polskim, byli wysyłani na robotników w grudniu 70, także im mówiono, że to jest dokończenie sprawy niemieckiej na Pomorzu. Czy naprawdę to są wasze wzorce? Proszę, zastanówcie się nad tym. A taka była lekcja historii ze strony pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, która jest poruszona naszą publikacją, okładką tygodnika i, jak napisała na Twitterze, zleciła prawnikom analizę możliwych rozwiązań prawnych. Ja też nie godzę się na podważanie polskości naszego Gdańska, pisze pani prezydent. No i słusznie. Z podważaniem polskości Gdańska należy walczyć i my też z tym walczymy. Gdańsk jest miastem polskim i właśnie o to chodzi, żeby polskim pozostał, a nie odwoływał się do tych ciemnych kart ze swojej historii, krótkich ciemnych kart. Ale jednak, panie dyrektorze, na koniec tej części jeszcze chciałem poprosić pana o komentarz do tej lekcji historii ze strony pani prezydent. Jak pan odbiera takie argumenty przy okazji dyskusji o Westerplatte? Panie redaktorze, tutaj już powiem jasno, cała warstwa semantyczna używana przez panią prezydent Dulkiewicz w odniesieniu do dyskusji historycznych jest błędna, jest pozbawiona logiki i takiej podstawowej wiedzy historycznej, albo jest żartem, chociaż to są sprawy, z których się nie żartuje. Mam nadzieję, że pani prezydent to wie. I te odniesienia do epoki stalinizmu, porównywanie demokratycznie wybranych władz do władz zaimplementowanych przez obce mocarstwo, czyli Związek Sowiecki, do odniesienia do grudnia 70 roku. Tu sprostowań jest tak wiele, że ciężko byłoby poświęcić im w tak krótkim programie czas. Natomiast ja, skoro pan redaktor Marek Formela dał nam taki ładny wykład historyczny, to ja z drugiej strony jako historyk ucieknę trochę w political fiction i historical fiction na sam koniec, drodzy panowie, i sobie wyobrażam w kontekście Westerplatte i tej całej dyskusji taką sytuację, że jest 7 grudnia roku 2021 i pan burmistrz Honolulu na wyspie Oahu mówi, że Pearl Harbor należy do Honolulanek i Honolulan, a prezydent Donald Trump może partycypować w uroczystościach i wziąć w nim udział na zaproszenie burmistrza czy prezydenta Honolulu. Więc w takiej atmosferze, oczywiście to jest absurd, to jest jakiś rodzaj political fiction, który pokazuje, w jakim momencie jesteśmy, mówiąc o tym, że Gdańsk jest gdzieś obok Polski i Westerplatte jest gdzieś obok Polski, a nie są częścią Polski. Tu możemy wiele przykładów z historii i Mieczysława Jałowieckiego i oczywiście polskich żołnierzy i świętego papieża Polaka Jana Pawła II przytaczać, a widzimy, że jesteśmy w pewnych oparach absurdów w tej dyskusji, przy tych wypowiedziach
pani prezydent Dulkiewicz. No ten groteskowy, zabawny przykład political fiction z Honolulanami, myślę, że jest dobrą puentą tej części naszej rozmowy. Ja tylko dopowiem, że oczywiście to jest groteska, ale Gdańsk, z całym szacunkiem dla obu moich gości i wszystkich widzów i z całą moją sympatią dla tego miasta, bo jest ona wielka, Gdańsk jest takim miejscem, gdzie wydawałoby się tylko fiction political może jednak się niekiedy ziścić. Za chwilę wracamy do rozmowy. Karol Nawrocki w Gdańsku, w Warszawie Marek Formela. Będziemy rozmawiać sobie o Westerplatte. Co wydarzy się na Westerplatte i w jaki sposób? Bądźcie państwo z nami.